17 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Problem braku wody w Polsce jest dalej bardzo duży. Pierwsze miesiące 2020 roku to są rekordowe pod sumą opadów, najniższą w historii oraz najniższą w historii od mierzenia w ogóle tych pomiarów. Ostatni przypadek z zeszłego roku, gdzie w ponad 300 gminach w Polsce zabrakło wody. Oszczędzanie wody w obecnych czasach jest bardzo ważne i potrzebne. A jaką świadomość na ten temat posiadają wrocławianie? U nas chyba nie ma tak za bardzo, suszy, deszcze normalnie były i w ogóle. Uważam, że tylko poprzez oszczędzanie nie można po prostu, żeby tej wody nie brakowało. Nie pobierać, to jest najlepsze oszczędzanie. A ponieważ jestem sama, więc rzadko pobieram wodę. Przy myciu zębów na przykład można by było zakręcać. No de facto w taki sposób chyba najbardziej. Tak samo jak się kąpię, to raczej mimo tego, że mam wannę, to nie napuszczam sobie na przykład pół wanny, tylko wchodzę i od razu dopiero zaczynam lać. W Polsce brakuje realnego programu walki z suszą. Dlatego Zieloni i Stowarzyszenie Ostra Zieleń przedstawili swoje postulaty. Jest to 10-punktowy plan realnej walki z suszą. Chcemy powstrzymania wycinki drzew, szczególnie z powodów przeznaczenia na drewno, po to, aby właśnie wodę zatrzymywać na takich strategicznych lasach. Partia Zieloni zamierza także zgłosić w parlamencie projekt nowelizacji ustawy dotyczącej prawa wodnego. Dotyczy głównie małej retencji oraz renaturalizacji, które pomogą nam walczyć z suszą oraz zapobiegną powodziom. Takie dwa podstawowe punkty tego programu to jest przede wszystkim nałożenie obowiązków na właścicieli wód o to, by bardziej dbali o małą retencję i stosowali się do celów szczegółowych ramowej dyrektywy wodnej. Posłanka Małgorzata Tracz wyraziła swój sprzeciw dotyczący powstawania kolejnych kopalni. Wydobywanie węgla brunatnego, spalanie, przetwarzanie tego węgla obciąża bardzo środowisko i przede wszystkim odwadnia dane tereny. Zieloni uważają, że celem Polski powinno być potrojenie ilości wody pitnej w naszym kraju. Echo 24, Marta Wrońska.